Cześć, z tej strony Karpaty Hodowca, a dzisiaj pokażę Wam wszystkie moje akcesoria w hodowli. Zapraszam do oglądania. Tutaj widzicie poidła. Jest, mam ich z 10. Jest 7 poideł półlitrowych i 3 poidła litrowe. Litrowe są do klatek, gdzie są młode, a półlitrowe do pojedynczych sztuk. Ale aktualnie nie używam 3 poideł, po prostu nie mam, bo 3 klatki są puste. No i teraz Wam pokażę moje karmidła. Więc tak, posiadam 4 karmidła zasypowe K24. Jest tutaj. I tutaj w tych 3 klatkach. Na samym dole. Posiadam również jedno karmidło zasypowe K12, jest to najmniejszy karmidło zasypowe. Oraz posiadam 3 takie karmidła. Ogólnie tutaj pokażę Wam na razie jedno, ponieważ reszta jest na zewnątrz. Ale też Wam je pokażę. Posiadam też takie 5 paśników własnej roboty. Wszystkie są identyczne w 5 klatkach. I tylko tutaj jest kupione na futerkowe.pl. Jest to rozmiar bodajże 20 cm. I tak jak już zacząłem o tych karmidłach R17, to posiadam tutaj, w tej już nieużywanej klatce oraz w klatce, gdzie jest samica barana. I z góry przepraszam za dźwięki, które będziecie mogli słyszeć, ponieważ no, sąsiedzi tutaj handlują po prostu złomem, no i dużo hałasu jest. Oraz posiadam też 2 paśniki 15 cm, jest tutaj u samicy barana oraz w klatce obok, ale tam już nie będę Wam pokazywał, po prostu mi się nie chce. I teraz pokażę jeszcze Wam 2 karmidła i 2 paśniki. I tak, w tej klatce jest karmidło R34, to największe, i paśnik w kształcie litery U, 25 cm. I w klatce na samym dole też mam karmidło rynnowe R34 i paśnik w kształcie litery U, 25 cm. Więc to tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Więc do następnego. Cześć!